Bardzo dziękuję za wasze przyjęcie w tym sposób programu. Mam nadzieję, że to będą nas jeszcze jedną osobę. Zarejestrowało się około 70 osób, więc myślę, że dołożymy do naszego programu. Rzeczywiście będzie to rok, tak jak planowali się, tak jak chcieliśmy planowali się przeprowadzić. Jak najszersze gronie przede wszystkim kobiet, ale też oczywiście mężczyzn, przedsiębiorcze, działacze związków, działacze związków zawodowych, naukowcze, działacze społeczne, działacze polityczne, rozmawiać o tym, jaki model energetyczny w tym kraju powinien być i jaki model energetyczny najbardziej służy kobietom. Przykłady innych krajów na świecie pokazują, że właśnie kobiety bardzo często inicjują debatę na temat polityki energetycznej. Zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, czy w Australii, w Finlandii mamy debaty, natomiast bardzo często się do tego włączają. Tę debatę, którą mamy dzisiaj przyjemność otworzyć, to Środkowe Kobiety na Poborze, które reprezentujemy, piszą list do władz Pomorza, gdzie ma powstać, czyli jedna z organizacji na atomowej elektrowni, z prośbą o przyjęcie z propozycją pewnych zmian, przede wszystkim w systemie kontaktowania się z obywatelami otwartych. To, na czym najbardziej zależy, na czym zwracam się uwagę oczywiście, to konieczność uczciwej i otwartej debaty publicznej. Znaczy takiej, kiedy rzeczywiście te argumenty na tych różnych stronach są przekonane się pojawiają. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby przystać wszelkie koszty. Nie tylko te, które są związane z budową elektrowni, bo bardzo często mówi się, że owszem, koszty budowy elektrowni są duże, ale później energia uzyskana z tych elektrowni jest tania. Podczas gdy okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bardzo często. Zależy nam też na tym, żeby z przyczyny zorganizować potencjalne źródła energii inne, alternatywy wobec energetyki jądrowej, a także na tym, żeby uwzględnić perspektywę płci i sprawdzić, jaki model energetyczny bardziej służy kobietom. I po prostu zanalizować na każdym etapie, na naprawę wdrażania na realizacji i ewaluacji. Dzisiejszą debatę, w dzisiejszej debacie oddam od swojej koleżance, także to jeszcze bardzo krótko powiem Państwu, jak ona będzie wyglądała. Po naszym wystąpieniu jeszcze przywitanie, jakie wystąpi Katarzyna Rzeczkowska z Fundacji Henryszowa, a następnie będziemy miały dwa prowadzące do powiedzenia naszych ekspertek. Rebeki Harms, która jest współprzewodniczącą Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Jest główną działaczką, znaną działaczką antyjądrową, a także Agnieszki Grzybek z Fundacji Henryszowa z Partii Zielonych 24, która opowie o sytuacji w Polsce. Jak wygląda w tej chwili sytuacja polityczna i realizacji polityki energetycznej u nas. Następnie zaprosiłam Państwa na dwa panele. Pierwszy panel, udział uczestniczy, który już za jeden jest przy stole prezentacji, ja oczywiście później będę przedstawiała. Po krótkim wypowiedzeniu będziemy chcieli zaprosić Państwa na dyskusję. To jest ważne, co chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że chcielibyśmy z Panem Przewodniczącym porozmawiać i wymienić się informacjami, odpowiedzieć na wszystkie Państwa wątpliwości. Tak, żebyśmy wyszły z tej, i wyszli z tej konferencji, jakby z takim poczuciem, że pozyskało się wiedzę, informacje, mamy jakieś kontakty, wiemy, do kogo się ewentualnie zwrócić i że to nie jest konferencja, która jest, dzieje się ponad naszymi głowami, że używa się tutaj terminologii i argumentów, może część z nas mogłaby nie zrozumieć, także proszę czytać, proszę się wypowiadać, proszę aktywizować w drugiej części konferencji. Będziemy już rozmawiać o wymianie pozytywnych. Także bardzo dziękuję, oddaję głos mojej szacownej koleżance Ewie Graczy, która jest dyrektorką Instytutu Polskiej Technologii Wysokiej Szkoły Podstawowej w Warszawie i Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Chciałam serdecznie Państwa powitać i teraz chciałam powiedzieć o nas, to znaczy o Kobietach Domowych, a tutaj będę występowała przede wszystkim jako członkini tego, no, muszę powiedzieć, niepodmiernego stowarzyszenia. I chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to zupełnie
wyjątkowa inicjatywa, ponieważ skupia grupę aktywnych kobiet działających w województwie pomorskim i znajduje się w tym towarzystwie polityczki, działaczki społeczne, działaczki samorządowe, także ja nie należę do żadnej partii. Nie należy pomagać do żadnej organizacji, na której na uniwersytecie. Do nas należy także ostatnio Izabela Fikiana. I udało nam się rzecz zupełnie wyjątkowa, bo prowadzimy działalność społeczną, jak w sensie polityczną, zupełnie partyjną. Choć w naszym towarzystwie jest sporo polityczek i ten posłanek z różnych partii, ze SLD, z Zielonych, z Platformy Obywatelskiej i także wiele osób bezpartyjnych. I jedna z osób, która założyła Platformę Obywatelską, była Izabela Janowarska, która w pierwszym okresie działania zapamiętała się jako osoba, która miała niezwykły dar zarządzania różnych rodzajów drobnych konfliktów, które wtedy, kiedy ona się pojawiała. Nasze działanie jest dwojakie. Jedno to jest takie, że musimy osiągnąć pewne skutki i z rzeczy konkretnych udało nam się na razie doprowadzić do istnienia rzeczniczki do spraw równouprawnienia przy Wojewodzie Pomorskim i wprawdzie urzędnicza, która sprawuje tę funkcję, działa w sposób bardzo znacznie niezadowalający z powodu niskiego ulokowania urzędniczego, ale będziemy dalej naciskać, żeby tej sprawie coś zmienić. I jednak dzięki temu sfera sprawy za równouprawnieniem została także na tej płaszczyźnie normalnej ukazana. Ale też istnieje drugi wymiar tego spotkania się do siebie władnego, sąsiedzicznego, kobiet, które działają, które chcą coś zmienić. To jest także takie wzajemne kształtowanie wiedzy, świadomości, pokazywanie, co można zrobić, jakie są sfery działania. I tutaj muszę przyznać, że ja uważam, że te rozmowy i kontakty wniosły mi się bardzo dużo dalej. Bardzo dużo się nauczyłam na temat tego, jak można robić taką małą politykę w skali lokalnej, profesjonalnej, która jest niezwykle jasno ważna. I na przykład jedna z osób, które szalenie cenimy w naszym towarzystwie, jest działaczka samorządowa, można powiedzieć kobieta, która jest wójtem małej miejscowości poddańskiej, która nazywa się Pszczółki. Jej opowieści są właściwie opowieściami, o których zawsze mówię, że należałoby tej rady i opowieści spisać, sprzedawać jako żywy podręcznik działania praktycznego, pokazywania, jak można łączyć wspólnym działaniom różne grupy, które mają różne interesy, jak intencjować, jak osiągać rozsądny i konkretny kompromis. I chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo, bardzo polecam tę formę działania. Wydaje mi się, że chociaż my dopiero zaczynamy pracę, ale jest to coś, co bardzo dobrze robi na przyszłość. No i nasza dzisiejsza też konferencja to się wydaje w świadczy. Dziękuję bardzo, cieszę się, że tutaj jesteśmy. I ta współpraca jest akurat przy tej konferencji bardzo szeroka. Partnerami tego projektu jest Fundacja Kazimierza Wela, mieliśmy się Grupa Zielonych Partnerzy Europejskich i Zielony Instytut. A organizacjami, które dołączyły do wsparcia tej konferencji w sposób wizualny, to jest m.in. Fundacja Nasza Ziemia, Przestrzeni Biorą, Inicjatyw Międzynarodowych, Porozumienie Kobiet Nowego Regionu, SRD Praktyka Kobieta Zielonej Wiadomości i Zielonej 2004, a także znajdujemy się tutaj zawdzięczone uprzejmości Koła Poselskiego SRD. Także bardzo też chciałam podziękować i wymienić te wszystkie organizacje, bo z tego byśmy się tutaj nie spotkali. Bardzo bym chciała poprosić Katarzynę Radzikowską, która jest osobą prowadzącą kampanię dotyczącą właśnie energii i klimatu Fundacji Ani Szabela, żeby także Państwa przywitała. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam Państwa przywitać tutaj Pana Marcińska, który zapewnił Fundację Ani Szabela, która może być wspierać tę konferencję. Fundacja Ani Szabela jest międzynarodowym
jedną z niemieckich fundacji politycznych, blisko partii Zielonej i SOI 90, a potem już zupełnie od tej partii niezależną. I nie tylko w Polsce, ale także ogólnie ze swoich działaniach, nie tylko w Niemczech, ale także w wielu innych świata, problemy nie tylko ekologiczne, ale i problemy związane z polityką energetyczną, ochroną klimatu są jednym z najważniejszych tematów przez fundację poruszanych. Tutaj w Polsce działamy bardzo aktywnie, akurat właśnie na tej tematyki energetyki jądrowej. Bardzo jestem osobiście szczęśliwa, że możemy przy okazji tej dzisiejszej konferencji połączyć ten wątek z dyskusji nad zrównoważoną przyszłością polityki energetycznej w Polsce, która była zrównoważona, przyjazna klimatowi, przyjazna też nam wszystkim, z takim wątkiem właśnie rynku karbonowości, który tutaj jest pan też warszawski, że jest także bardzo ważną jest mi też bardzo przyjemnie, że będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o tym, jak ta polityka mogła być, ale też o tym, jak w Polsce, a nie tylko w Polsce, ale może w doświadczeniu kraju możemy o nim rozmawiać, bo wydaje nam się, że to jest ten aspekt, którego często mam tutaj właśnie w Polsce na różnych poziomach brakuje, czyli tego, żebyśmy wszyscy zaangażowali się w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą tego, że konsekwencje dotyczyć będą naprawdę nas wszystkich. Także jeszcze raz chciałbym bardzo dziękuję, jak dzisiaj właśnie Państwa serdecznie powitać i życzę udanych obrad. Myślę, że możemy wyjrzeć poznamy do pierwszych dyskusji. Dziękuję.